Czy słońce, czy deszcz, tysiące turystów zaczyna swoją przygodę z Wenecją od placu Świętego Marka. Niewielu zdaje sobie sprawę, że przejście między sterczącymi przy nadbrzeżu kolumnami przynosi pecha. Wenecjanie upatrzyli sobie ten kawałek placu jako miejsce tortur i straceń. Szczęśliwcami wśród skazanych byli ci, którzy od razu tracili głowy, bo były jeszcze inne opcje, na przykład łamanie na kole, ćwiartowanie, ohyda. Z miejsca straceń w chwili egzekucji widoczna była dzwonnica i tarcza zegara, stąd określenie, że właśnie wybiła ostatnia godzina. Przed katem między kolumnami kwitł hazard, doprowadzając ludzi do ruiny. Wyjątkowo pechowe miejsce. W poprzednim odcinku mogliście poznać przepych i przerost formy nad treścią bazyliki. Bazyliki wypełnionej skradzionymi eksponatami. Trzy maszty sterczące przed świątynią też mają swoją opowieść. To miejsce w przeszłości zajmowały szubienice i wiszące obecnie zamiast wisielców flagi nie przysłonią tego rozdziału historii placu Świętego Marka. Aby odreagować poprzednie okrucieństwa, udamy się labiryntem uliczek i mostów do miejsc, które ukoją zmysły i przypomną o uciechach życia. W Wenecji jest takie miejsce, gdzie za sprawą kobiet można złagodzić obyczaje. Nie musi to być całokształt kobiety, wystarczy detal. Most delle tette obfituje w takie detale. Wskutek udawania przez kurewki mężczyzn, sfrustrowani homo wiadomo, wymogli na władzach Wenecji wydanie rozporządzenia zapobiegającego pomyłkom. Panie świadczące usługi musiały wyeksponować biust. Goły biust. Przejdźmy do zachwytu. Ta podziurawiona budowla to kościół świętego Pantalona. Wewnątrz wenecka klasyka, mozaikowa posadzka, ołtarz z postaciami apostołów, krucyfiks, boczne nawy pełne malowideł. Popatrzcie na sufit. Sufit ozdobiony instalacją 3 plus 2D, tworzono przez 24 lata w XVII i XVIII wieku. Patronem kościoła jest Pantalon. Nadworny lekarz cesarza obdarzony mocą uzdrawiania, katolik. Mamy problem. Cesarz nie lubił chrześcijan. Brutalne prośby o zmianę światopoglądu spotkały się z odmową. No to ciach. I tak Pantaleon został świętym i patronem pielęgniarek i lekarzy. Wracając do sufitu, autor instalacji Antonio Fumiani umieścił obraz składający się z 40 połączonych kawałków, co w sumie dało powierzchnię 443 m2 i pierwsze miejsce w Księdze Guinnessa w kategorii największy obraz świata. Instalacja zasysa to, co po bokach w otchłani raju. Ale o co chodzi? Klucz. Po lewej stronie mamy metody perswazji odnośnie zmiany światopoglądu z udziałem podmiotu i napakowanych muskulaturą pomocników kata. Po prawej cesarz skazujący swojego najlepszego medyka na ścięcie, bo nie stroił ideologicznie, jak w Orlenie. Przód. Ogłoszenie Pantalona świętym i otwarcie drogi do raju. A co zresztą? Odwiedźcie Wenecję, wejdźcie do kościoła, połóżcie się i szukajcie. Nadziei z kotwicą, wiary z kielichem, miłości obejmującej dziecko i kolejnych personifikacji, dumy, furii, sprawiedliwości, pokoju. Aha, aby zrobić selfie, muszą wam wyrosnąć skrzydła.